Jeszcze raz chciałem wszystkich przywitać i zgodnie z harmonogramem zaczynamy pierwszą prelekcją pana Buliry i temat to jest Zbuduj mi ten projekt, proszę. Tak jest. Witam wszystkich Państwa. Także będziemy dzisiaj budować jakiś projekt. Wykład ten będzie takim krótkim wprowadzeniem do Make'a. Ogólnie co to jest Make, pewnie wszyscy wiedzą. Każdy, kto budował jakikolwiek projekt na Linuxie, wpisywał takie polecenie jak Make czy Make Install. Także pokażę krótko historię tego narzędzia. Może przejdę do... Historię tego narzędzia, jakieś inne narzędzia podobne do Make'a, ale na samym początku krótko, co to jest w ogóle Software Configuration Management. To będzie takie wprowadzenie do mojego wykładu i, wykładu Tomka Jurczyka, który zaraz po mnie na temat automatyzacji. Także później przejdziemy do krótkiego opisu Make'a, a następnie od takiego prostego jednolinijkowego przykładu będziemy rozbudowywać taki prosty projekt aż do, powiedzmy, 20-linijkowego przykładu, który jest takim zalążkiem build systemu. No i na końcu parę wskazówek i jeszcze krótko o CI przed następnym wykładem. Ok, także co to w ogóle jest Software Configuration Management? Można powiedzieć, że to jest dział inżynierii oprogramowania, który zajmuje się, który jest tak jakby obok programistów. Zajmuje się takimi sprawami jak po pierwsze kontrola wersji, po to, żeby nasze oprogramowanie po pierwsze się nie zgubiło i było dla wszystkich w takiej samej wersji poprawnie wersjonowane, czyli na przykład SVN obecnie, Git. Kolejnym sprawem jest zarządzanie procesem rozwoju oprogramowania, czyli ustawianie pewnych procedur, jak to oprogramowanie powinno być rozwijane, czyli cały proces developmentu. Można powiedzieć, że czasami od samej architektury, aż po dostarczanie do klienta, czyli wszystkie kroki przejściowe są ustawiane w ten sposób. No abyśmy to robił klient, to oprogramowanie otrzymał po pierwsze na czas, a po drugie przede wszystkim działające. Zarządzanie środowiskiem programistycznym, tu już zbliżamy się do systemu budowania. Nie chodzi o sam system budowania, lecz o całe środowisko, typu środowisko sprzętowe, środowisko testowe. No a także te podstawowe narzędzia dla programistów, no jednym z takich narzędziem jest Make i będę o tym dzisiaj więcej mówił. No i na końcu dostarczanie oprogramowania do klienta, czyli załóżmy, że proces tworzenia oprogramowania kończy się na jakimś tam testowaniu i przetestowane oprogramowanie idzie w tym wypadku prosto do klienta, również z tego działu, z działu SCM. Na samym końcu, a właściwie to, o czym dzisiaj będę mówić, jest zarządzanie budowaniem, czyli tak zwany build management. Można powiedzieć, że jest to część tego zarządzania środowiskiem programistycznym, no ale o tym jeszcze więcej za chwilkę. Także krótko o historii samego Make'a. W 1977 roku pan Stewart Feldman stworzył pierwszy taki pierwowzór Make'a, za co po 20 latach, ponad 20 latach, został uhonorowany nagrodą ACM Software System Award w notce prasowej. No i w tym wypadku korzystamy z takich plików, które nazywały się Makefile. Make opisuje również zależności między wszystkimi, nazwijmy to już, targetami, co pozwala nam na budowanie inkrementacyjne, przyrostowe, jak również przyspieszyć to budowanie oraz dbać o integralność całego projektu. Do czego Make jest używany? No można go używać oczywiście do kompilacji kodu, linkowania i tak dalej, czyli do całego procesu tworzenia oprogramowania. I można go też używać praktycznie do każdej operacji na plikach, jaką sobie wymyślimy. Można go używać do wspomagania kompresji dźwięku, na przykład. Chodzi mi oczywiście o jakieś kompresje batchowe, czyli gdzie mamy masę plików, pojedynczą kompresję, nie opłaca się zaprzęgać żadnego większego narzędzia do tego. Kompresji wideo, kompilacje projektów techu, przetwarzanie obrazów lub w jednej firmie spotkałem się, że panowie tworzyli kopię zapasową całego katalogu etc. za pomocą Make'a, ponieważ Make działa na, jak zaraz powiem, na timestampach, po prostu jeżeli timestamp się zmienił na plikach źródłowych, tworzyła się kopia plików docelowych. Taki bardzo prosty przykład.
Co nam daje Make? Daje nam przede wszystkim trzy rzeczy. Po pierwsze jest to zrównoleglenie kompilacji. Niezależne zadania, które wykonujemy, które są poprawnie opisane oczywiście w ich zależnościach, mogą być wykonywane w tym samym czasie na wielu rdzeniach, bez użycia żadnych specjalistycznych narzędzi. Istnieje takie pojęcie jak job servera, ponieważ od którejś tam wersji Make'a został wprowadzony taki feature. Polega na tym, że również przy wywołaniach Make'a rekurencyjnie, załóżmy wywołujemy Make'a raz, później z Make'a wywołujemy Make'a jeszcze raz, Make potrafi porozumiewać się między procesami, no i rozładowywać obciążenie na wszystkie procesory. Kolejną sprawą jest śledzenie zależności. Także Make tworzy drzewo zależności, taki graf, przez co ten proces budowania odbywa się w poprawnej kolejności i zawsze po najkrótszej ścieżce. Czyli jak zmienimy tylko jeden plik źródłowy, nie zostanie przebudowany cały projekt, no jedynie ta gałąź, aż po sam czubek, której akurat ten plik źródłowy dotyczył. Kolejną rzeczą, która również jest związana z tą poprzednią, jest budowanie przyrostowe, czyli wykonujemy tylko te zadania, w których pliki wejściowe uległy zmianie i to jest właściwie taki najważniejszy feature według mnie zarówno Make'a, jak i całego procesu Continuous Integration, o którym będzie później. Jak działa Make? Także, tak jak powiedziałem wcześniej, podobny slajd właściwie. Na wejściu mamy jakieś zależności, czyli opisujemy je w tych naszych plikach Makefile. Są to warunki wstępne przed wykonaniem danej procedury, czyli w tym wypadku nazwijmy to receptura, tworzenia naszego celu. Sama receptura posiada polecenia powłoki tworzące ten obiekt docelowy i cel, no w tej terminologii Make'a, target, przepraszam, będę tak się raz się mieszał terminologię angielską i polską, jest to nasz plik wynikowy, choć cel nie jest to element obowiązkowy, możemy utworzyć jakiś target w Make'u, który nie tworzy nam na dobrą sprawę żadnego pliku. O tym powiem jeszcze później. Takim targetem na przykład jest target clean. Ok, teraz kiedy projekt w Make'u się przebudowuje? Tak jak powiedziałem wcześniej, projekt w Make'u przebuduje się wtedy, czyli receptura jest wtedy wykonywana, kiedy znacznik czasowy w zależności jest nowszy niż w pliku docelowym. Druga opcja jest taka, że ten plik docelowy nie istnieje lub target nasz jest zależny od takiego specjalnego targetu phony, czyli zawsze jest, za każdym razem ulegnie przebudowaniu, tak jak clean. Teraz pokazałem takie przykładowe drzewo zależności między plikami i obiektami, także będę posługiwał się tym przykładem w dalszej części prezentacji. OK, czyli zaczynamy budować nasz build system, same podstawy, składnia pliku makefile. Po pierwsze, przed dwukropkiem nowej linii zaczynamy od celu, czyli naszego targetu, który chcemy utworzyć. Następnie wpisujemy wszystkie zależności jako listę. Najczęściej zależności są również targetami, które wywołujemy w dalszym momencie. Następnie od tabulatora zaczynamy recepturę i to jest najczęstszy błąd, jaki popełniają początkowi programiści, czyli używają spacji lub edytor mi zamienia na spację, Make oczywiście będzie się buntował, że to nie zadziała. No i nasz ten prosty przykład. Mamy nasz target main. Wiemy, że jest on zależny od dwóch plików źródłowych, main C i hello C. No i wywołujemy oczywiście załóżmy GCC-a z takimi parametrami. Zaraz pokażę, jak to wygląda w praktyce, ale najpierw pokażę jeszcze przykład 0. To jest ten przykład jednolinikowy, zadziała identycznie tak samo, z tego względu, że Make ma wbudowaną bibliotekę tych receptur domyślnych, reguł domyślnych. Make będzie wiedział, że z plików C należy utworzyć obiekty, używając kompilatora GCC. Także
To zadziała tak samo. Ok, teraz pokażę mniej więcej, jak to wygląda w praktyce. Chciałbym, ale internet mi się niestety rozłączył. Dobra. To może później, jak będzie chwila. Problem jest taki, że sieć Wi-Fi nie obsługuje, ma zablokowane wszystkie porty oprócz 80, a na komórce się akurat hotspot rozłączył, ale dobra. Ok, także jak wywołujemy make'a? Z linii poleceń wpisujemy make, następnie nasz target i następnie możemy przekazać opcję bezpośrednio do make'a i przekazać mu również zmienne, które są używane w makefile. Załóżmy na przykład, że chcemy zmienić architekturę budowania, make wtedy poustawia sobie inne kompilatory, inne define weźmie do produkcji i tak dalej. Domyślnie make czyta plik z katalogu, z którego jest uruchamiany o nazwie makefile, makefile z wielkiej literki lub gnu makefile. No, jak widzieliśmy pewnie we wszystkich projektach, dobrą praktyką jest używanie makefile. Jeśli target nie jest podany, tak też się może zdarzyć, wpisujemy tylko polecenie make, to pierwszy niewieloznaczny non-wildcard target zostanie uruchomiony. Najczęściej taki target jest to target all. Teraz jeszcze słowo o regułach domyślnych. Drugi przykład. Od pierwszego różni się tym, że w zależnościach podaliśmy bezpośrednie obiekty. Nie są to pliki źródłowe, lecz to obiekty pośredniczące. I w tym wypadku również wszystko ulegnie przebudowaniu poprawnemu, ponieważ make zorientuje się, że obiekty należy utworzyć z plików źródłowych, bo nie szukał pliki źródłowe w tym samym katalogu. O rozszerzeniu C, o tej samej nazwie, z tym, że o rozszerzeniu C. No i wszystko na początku dwa razy uruchomi się GCC, wbuduje obiekt main O i hello O, następnie regułę linkowania podaliśmy tutaj wprost. Ok, teraz krótko o tych celach foni, o których mówiłem wcześniej. Wszystkie cele foni, czyli te cele, które zawsze ulegną przebudowaniu, muszą być zależne od takiego targetu specjalnego foni. Targety foni na dobrą sprawę są to etykiety używane po to, żeby uruchomić jakiś skrypt. Najczęściej, no, dla przykładu, takim skryptem jest skrypt clean, czyli usuwamy wszystkie obiekty z naszego katalogu. Targety foni zawsze się wykonają, no i inne takie nazwy targetów foni, które często używamy, no, są wypisane. Ok, krótko o zmiennych. Używanie ogólnie zmiennych w make'u to jest bardzo fajna, bardzo dobra reguła, szczególnie kiedy nasze makefile rozrastają się wraz z rozrostem projektu. Tutaj taki pierwszy przykład. Załóżmy, że będziemy chcieli zmieniać kompilator, jaki używamy. No, dla przykładu podaliśmy, jest taka zmiana standardowa w make'u CC, która oznacza kompilator do C. No i na przykład powiedziałem, żeby make używał sobie GCC w tym wypadku. Także zmienne dłuższe od jednego znaczka zamykamy w nawiasie i dajemy znak dolara. Make posiada również zmienne automatyczne, które są używane w recepturach po to, żeby nie dublować kodu. W tym wypadku widzimy na przykład, że plik źródłowy fusji został zawarty zarówno w zależności, jak i później w recepturze. No i mamy takie trzy zmienne automatyczne. Małpka oznacza target. Taki znak ostrego nawiasu oznacza pierwszy element na liście zależności, a dashek oznacza cały list zależności. No i to, co jest na górze, możemy przetłumaczyć do tego poniżej, czyli minus o nasza nazwa targetu. Akurat tam było to zrobione domyślnie. I następnie pierwszy element na liście zależności, czyli nasz pliczek foo.c.
No i w tym wypadku oczywiście możemy zmienić wszystko tylko w jednym miejscu. Tą nazwę nie musimy zmieniać niczego w recepturze. Rodzaje przypisań w Make'u. Make posiada taką specyficznie rozwijanie zmiennych, czyli zmienne rozwijanie rekursywnie. Dla przykładu w tym wypadku Make dla zmiennych rozwijanych pojedynczym znakiem równości, czyli zmiennych rekursywnych, Make sparsuje najpierw cały plik i spróbuje dopasować wszystkie zmienne, czyli załóżmy do zmiennej x dopisaliśmy zmienną fu, która w tym momencie na dobrą sprawę jeszcze nie istnieje. Do zmiennej fu przypisaliśmy zmienną bar, a dopiero na samym końcu stawiliśmy zmienną bar na baz. No i w tym wypadku zarówno pod zmienną x, jak i fu będzie ustawiony baz. Takim analogicznym przypisywaniem zmiennych, jak w innych językach programowania, są zmienne proste, notacja jest podobna do Pascala, czyli tutaj już liczy się kolejność, czyli do zmiennej x przypisujemy fu, następnie x do y i przypisujemy jeszcze raz bar. W tym wypadku, jeśli używalibyśmy pojedynczego znaku równości, make zwróciłby nam błąd, ponieważ nie wiedziałby, którą zmienną przypisać do zmiany y, którą wartość przypisać do zmiany y, z której zmiany x. Ok, no i oczywiście make posiada konkatenację. Jako kolejny przykład, jest ich jeszcze więcej, tych przypisań, ale skupiłem się na tych trzech. Listy w make'u są to normalne zmienne, które posiadają elementy oddzielone spacją. Dla przykładu mamy jakąś listę foobar, dodajemy do tego jeszcze baz. Analogicznym przykładem jest używanie zmiennej prostej, czyli dodajemy jakby do tej samej zmiennej element baz. No i ta konkatenacja najczęściej przydaje się, jeżeli podajemy jakąś listę plików źródłowych do przebudowania. Jeszcze parę informacji o zmiennych. Podczas odwoływania się do zmiennych możemy używać nawiasów zwykłych, jak i takich klamerek, ale według konwencji używamy nawiasów zwykłych. Tak jak powiedziałem wcześniej, w zmiennych jednoliterowych można pominąć nawiasy. Zmienne mogą zachowywać się jak listy, oddzielone właśnie spacją, ponieważ często na Make'a mówi się język makr. Każda zmienna dobrą sprawę może być również taki sam zapis jak zmiennych zwykłych może również odnosić się do makr, nazwijmy to funkcji. No i dla przykładu takie makra jak first word czy last word, następnie podamy zmienną, po spacji zamkniemy nawias, zwróci nam pierwszy lub ostatni element z tej listy. To też się dosyć często używa. I wartość zmiennej można przesłać do make'a podczas wywoływania. Na przykład możemy wpisać make fu równa się bar, czyli tak jak mówiłem wcześniej o tej architekturze, często widzimy coś takiego jak wpisujemy arg równa się 32 lub arg równa się 64 i w zależności od tego make dalej wykona proces budowania. No i make posiada bezpośredni dostęp do zmiennych środowiskowych, czyli w jego przestrzeni nazw dostępne są wszystkie zmienne powłoki, z której są odpalane. Ok. Teraz dalej rozbudujemy nasz przykład. Dodaliśmy przede wszystkim, tak jak wcześniej już wspomniałem, zmienną wskazującą ten kompilator, jak również target clean. No i w naszym wypadku musimy jeszcze go najpierw uzależnić od tego targetu funny. No i target clean to jest proste usunięcie naszych plików pośredniczących, czyli obiektów main i hello, oraz tego pliku wykonywalnego main. Ok, no i dodałem jeszcze zależność od pliku nagłówkowego, w której nie było wcześniej. Zaraz będę rozwijał tą ideę dalej. No i teraz zajmiemy się porządkowaniem naszym repozytorium, ponieważ na chwilę obecną wszystkie pliki znajdują się w Project Rootie, w katalogu głównym. No my tego nie chcemy. Make wyszukuje pliki źródłowe, czyli te, które podaliśmy mu na liście do przebudowania, w katalogu pod zmienną VPath. Są tam wszystkie, to się nazywa ścieżka wyszukania zależności, no przeważnie plików źródłowych w naszych projektach. Drugim takim elementem, który pomaga porządkowanie headerów, jest parametr duże i przekazywany do GCC, który wskazuje nam, gdzie znajdują się pliki nagłówkowe. Co tutaj zrobiliśmy?
do zmiennej C-flag, która też jest zmienną taką standardową, mówi nam o dodatkowych flagach przekazywanych do kompilatora podczas budowania. Dodaliśmy parametr minus i headers, czyli headery będą znajdować się w katalogu headers w project rootie, natomiast VPath ustawiona jest na SRC, czyli wszystkie pliki źródłowe będą znajdować się w katalogu SRC w project rootie. Także po pierwsze musieliśmy zmienić w samym kodzie musieliśmy dodać jeszcze to przejście przez headers oraz na samym końcu do wywołania GCC C-flags. No i jak widzimy w tym wypadku, również nigdzie nie piszemy tak naprawdę, gdzie znajdują się nasze pliki, nigdzie nie wypisujemy explicity naszych plików źródłowych, ponieważ wykonują się reguły domyślne, no ale reguły domyślne będą wiedziały, że należy szukać plików źródłowych w katalogu SRC. Okej, przedostatni przykład bodajże już. Na chwilę obecną, w tym przykładzie czwartym, wszystkie obiekty będą budowały się, jak również ten plik docelowy main, budowały się w project rootie. No i też nie jest to jakimś naszym celem. Chcemy też te obiekty wrzucić do jakiegoś innego katalogu. No i tworzymy taki katalog, załóżmy, że object dir. Z tym, że w tym wypadku musimy już regułę kompilacji podać wprost, ponieważ make nie obsługuje czegoś takiego jak dest dir. Czyli używamy tutaj tak zwanego targetu wieloznacznego. Jak widzimy, podajemy mu to. Ta reguła jest bardzo podobna do tej reguły, którą do reguły domyślnej. Czyli z wszystkich, jeżeli chcemy utworzyć plik, obiekt o rozszerzeniu O, czyli tak jak podajemy tutaj, potrzebujemy utworzyć takie obiekty, no ale nie mamy do niego reguł. W takim wypadku należy znaleźć plik C o takiej samej nazwie, który będzie jego zależnością i użyć go do budowania, czyli jak to widzimy, ten obiekt, który jest targetem tutaj, podmieni się tą zmienną, następnie pierwszy element na liście zależności ustawi się jako plik źródłowy, no i oczywiście dodany na końcu C-flags. Także to już bardziej przypomina build systemy, które możemy znaleźć w praktyce lub ogólnie makefile. Czyli w tym wypadku nasza docelowa struktura katalogów jest podobna do tej wyświetlonej na slajdzie. Czyli mamy naszego project roota, w SRC mamy wszystkie sourcy, w headersach mamy pliki nagłówkowe, w obiekcie mamy obiekty. Main jako pojedynczy plik zostawiamy w project roocie. Czasami zdarza się tak, że na przykład ten main ląduje do katalogu bin. Okej, czyli wersja, powiedzmy, ostateczna naszego build systemu jest trochę podobna do makefile, które zostały napisane na podstawie kbuilda do budowania kernela. Czyli zdefiniowaliśmy tutaj dwie takie rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej o tych listach plików źródłowych, które najlepiej przypisać do jakiejś zmiennej. Po pierwsze zdefiniowałem osobną zmienną hdir, która wskazuje na katalog, w którym lądują wszystkie pliki nagłówkowe. Następnie zmienna podkreśnik h powinna być wypisane wszystkie poszczególne headery, jakie używamy w projekcie. Nie jest to rozwiązanie optymalne, ale powiem jeszcze później. Następnie zmienna h bez podkreśnika. Za pomocą makra add prefix do każdego elementu na liście podkreśnik h doda nam taki prefiks hdir, czyli nazwę katalogu, czyli zostanie zwrócona lista plików nagłówkowych łącznie z pełnymi ścieżkami. Podobnie robimy z obiektami, trafia do obj i tak samo, tu już mamy listę dwóch obiektów, czyli zmienna obj będzie posiadała dwa elementy, czyli src slash main o i src slash hello o. W dalszej części dużo nie ulega zmianie, oprócz tego, że podczas klinowania mamy wypisane już wszystkie obiekty, tak samo w mainie i w tym momencie, jeżeli dodajemy nowy obiekt, wystarczy, że dodamy go tutaj do tej listy i o nic więcej nie musimy się martwić. OK, teraz na koniec parę takich ogólnych wskazówek na temat używania make'a, których może nie będzie w manualu. Warto wyłączyć reguły domyślne, czyli idąc dalej z tym tropem,
ten ostatni przykład, który pokazałem, będzie działał, ponieważ wskazałem mu explicite reguły budowania obiektów, ponieważ no, czasami chcemy przekazać jakieś parametry do kompilatora inne niż standardowo lub użyć inny kompilator i tak dalej. Jeżeli mamy duży projekt, mamy włączone reguły domyślne, możemy nawet nie zorientować się, dlaczego nasz projekt się nie buduje, ponieważ w jakimś miejscu nie podaliśmy explicite reguły budowania plików, a została ta reguła wzięta z biblioteki domyślnej. Druga sprawa, minus J pozwala na zrównoleglenie wywołań make'a, czyli w tym wypadku make zużyje nam tyle rdzeni w naszej maszynie, ile mamy dostępne. Jest taki podobny parametr minus L, który powie make'owi nie używaj więcej niż ta ilość rdzeni. Jeżeli działamy z maszyny spółdzielonej, warto ten parametr użyć. Dodatkowo, jak napisałem, zawsze przekazujmy parametr do minus J, ponieważ jeśli nie użyjemy żadnego, jeśli wywołamy samego minus J bez parametru, no wtedy make będzie działał bardzo zachłannie, krótko mówiąc, czyli zrównolegli się tak bardzo, jak tylko może, tyle ile ma korów. No, widziałem loady na 24-korowych maszynach rzędu 1000 przy budowaniu dużych projektów, także nic więcej nie dało się już w tym momencie zrobić. Czasami zdarzy się taka sytuacja, że wywołujemy make'a rekursywnie. Załóżmy, pierwsze wywołanie make'a składa nam środowisko, następnie drugie wywołanie make'a, no wywołuje już tą kompilację. I teraz warto używać zmiennej make, która wskazuje zarówno na ścieżkę docelową do make'a, jak również na jakieś podstawowe parametry, które używamy. Na przykład make i minus r, czyli już wiemy, że za każdym razem jak wywołamy make'a, wywołamy go na pewno z wyłączonymi regułami domyślnymi. Taki mały code convention, czyli zmienne wewnętrzne używamy tylko w make'u, piszemy małymi literami, natomiast zmienne przekazywane z wiersza poleceń wielkimi. No i używajmy standardowych na zmiennych, które używane są we wszystkich projektach, czyli tak jak napisałem mniej więcej tutaj. Tu jest mały błąd, zmiennej CPP nie powinno być. CC, czyli na przykład kompilator do C, CXI do C++, R do tworzenia bibliotek i tak dalej, i tak dalej. Piszmy receptury jako jedno wywołanie powłoki, ponieważ receptura zazwyczaj to nie jest tylko jedno wywołanie GCC minus O, coś tam nazwy source'ów, tylko zazwyczaj, nie wiem, robimy jakieś logowanie, cokolwiek. Każda linijka w recepturze oddzielona znakiem nowej linii wywoła się w nowym, zespawnuje nam nową powłokę, załóżmy basha. I w tym wypadku no, jest to jakieś, zmniejsza to wydajność naszego systemu budowania. A co chcemy osiągnąć przy systemie budowania, to przede wszystkim jakieś przyspieszenie całego działania. System budowania nie powinien przeszkadzać. No i to jest taki podstawowy błąd. Możemy wywołać wszystkie linijki jako jedno wywołanie powłoki, używając po prostu średnik i znak backslasha. No i w tym wypadku wszystko wywoła się w jednej powłoce. Używajmy też tych makr wbudowanych make'a. Jeśli jest to niemożliwe, dopiero wtedy używajmy narzędzi z powłoki, ale prostych narzędzi. Nie używajmy jakichś ołków, sedów. Zamiast tego czasami warto się trochę bardziej wysilić, użyć prostszych narzędzi. Tak samo w make'u można zrobić bardzo dużo rzeczy, szczególnie operacji na stringach, używając tych zmiennych, z tych makr wbudowanych, lecz no, czasami jest to trochę skomplikowane, no ale znacznie przyspieszy nam to, może nie znacznie, przyspieszy nam to budowanie, ale również no, kod będzie wyglądał ładniej. Teraz jeszcze może jedna rzecz o tych zależnościach między headerami. Tam umieszczaliśmy wszystkie headery na jednej liście, a tak naprawdę może zdarzyć się tak, że nie wszystkie pliki źródłowe, jakiś plik źródłowy C nie zależy od wszystkich headerów. I w tym wypadku GCC oferuje taką opcję, jeśli wywołamy go z jednym z parametrów z rodziny M, że sparsuje nam wszystkie pliki C i na wyjściu da plik make'a, poprawny plik make'a z opisem zależności. No i wtedy pomiędzy headerami, czyli które pliki C zależą są od jakich headerów dla przykładu. No i w takim wypadku te pliki,
które nam ten GCC zwróci, inkludujemy do naszego systemu i mamy gotowe opisane zależności od headerów poprawnie. OK, jeszcze na sam koniec takie krótkie uwagi na temat systemu budowania CI-u, o czym będzie mówił Tomek. W CI-u target clean praktycznie nigdy nie jest używany, ponieważ ogólnie co to jest CI, dowiecie się Państwo za chwilkę, chodzi o continuous integration. A dlatego też target clean prawie nigdy nie jest używany, ponieważ tam cały czas budujemy inkrementacyjnie, przyrostowo. Czyścimy nasz workspace tylko w jakichś mocno uzasadnionych przypadkach, najczęściej jak coś się wysypie. Dlatego też podstawowe cele CI-a i dobrego build systemu jest to niezawodność, powtarzalność, czyli za każdym razem, kiedy będziemy budowali ten sam projekt na tych samych plikach źródłowych, chociaż mamy taki sam plik wynikowy, no i śledzenie błędów, żebyśmy wiedzieli, CI jest zwyczaj używany w środowiskach, gdzie pracuje bardzo dużo programistów, żebyśmy konkretnie wiedzieli, kto po prostu wprowadził nam buga do systemu. Poprawne nienadmiarowe zależności, to jest też związane z tym pierwszym punktem, czyli z budowaniem przyrostowym i z cleanem. Jeśli mamy poprawnie opisane zależności, budowanie będzie naprawdę przyrostowe, czyli wybudujemy tylko te przy zmianie zaledwie kilku source'ów, ponieważ w CI robi się bardzo małe komity, będą buildy, czyli te nasze budowanie naszego projektu będzie bardzo, bardzo szybkie, jeżeli poprawnie opiszemy zależności w make'u. Także szybkie buildy przyrostowe, pełna to automatyzacja. Nasz build system musimy napisać tak, żeby był właściwie bezobsługowy, czyli skrypty do CI-a będą mogły korzystać z, załóżmy, z tego interfejsu, który my wystawimy przez make'a bez żadnego naszego udziału. No i musi być prosty w utrzymaniu i rozszerzaniu, ponieważ maintainerzy make'ów czasami często się zmieniają. Jak napiszemy jakiś bardzo skomplikowany system, który ciężko jest ogólnie odczytać, nie udokumentujemy go, ani zarówno my, ani zarówno nasi następcy, ani ludzie od CI-a, którzy niekoniecznie muszą znać się na make'u, nie będą wiedzieli w ogóle, o co w tym chodzi. OK, także dziękuję za uwagę i czekam na pytania. Jak nie ma, to nawet lepiej. Także dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś miał jakieś pytanie, ewentualnie jestem gdzieś tu z boku dostępny. Dziękuję jeszcze raz. Tak? Jeszcze jest pytanie, przepraszam. To za chwilkę. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli. Chodzi o to, że czasami zdarzały się takie sytuacje, w której budujemy jakiś projekt, następnie zrobimy zmiany w jakimś jednym pliku na przykład, tak, czy w kilku plikach i wpisujemy jeszcze raz komendę make, taką samą jak wcześniej. I projekt ten nagle się nie buduje, mimo tego, że no, plik został napisany poprawnie, cały kod jest poprawny. No i tu jest podstawowy błąd w make'u, czyli źle opisane zależności najczęściej, według mnie. Tak? Tak, czyli na przykład są, no, przede wszystkim są źle opisane zależności i no, czasami warto jest opisać, znaczy czy warto odpisać nadmiarowo. Jak zaczynamy pisać jakiś system budowania, możemy opisać go trochę nadmiarowo, czyli możemy uzależnić na przykład pliki źródłowe, każdy plik źródłowy od wszystkich headerów, tak jak tutaj zrobiłem w tym prostym przykładzie, no ale to nie jest rozwiązanie optymalne, dlatego też warto używać narzędzi, które automatycznie parsują pliki i uzależnią odpowiednie pliki źródłowe od odpowiednich nagłówków, tak krótko mówiąc. Tak, gcc-m i tam, to nie jest samo m, tam jest cała rodzina tych komend. I po prostu ta komenda generuje poprawny plik make'a, który później możemy zainkludować. Tak?
Tak, właśnie pan powiedział, że trzeba użyć klina, żeby wszystko się zbudowało, ale ja mówię, że my nie chcemy używać klina. Klin to jest coś złego, szczególnie w CI, ponieważ zmusza, jeżeli no, klin klinowi nierówny, no, często jest tak, że jest jakiś klin i jest dist klin jeszcze. I dist klin założenia czyści nam wszystko, taki rm, minus rf, gwiazdka, gwiazdka, wszystko z projektu, wszystkie obiekty wbudowane. Natomiast clean taki zwykły może nam wyczyścić wybiórczo jakieś rzeczy. Na przykład często spotykamy się z takim rozwiązaniem, że clean podkreślik nazwa targetu usunie nam tylko pliki wybudowane przez dany target z drzewa. No, używajmy cleana, no ale nie przesadzajmy też. Dobrze napisany build system powinien budować naprawdę przyrostowo. Przy zmianie dowolnego z plików źródłowych powinien się wybudować poprawnie i tylko dana gałąź powinna być wbudowana. Jeszcze jest jeden możliwy powód takiego błędu. Mogliśmy przekazać też inne parametry do make'a, ponieważ make operuje tylko na plikach i tak na dobrą sprawę nie wie, z jakimi parametrami został wywołany. I załóżmy, w kbuildzie jest takie rozwiązanie na przykład, że każde wywołanie make'a jest zapisywane do takiego pliku .cmd, następnie te dane targety są uzależnione od tego pliku. Czyli jeżeli my na przykład raz budujemy projekt, te pliki CMD wywołujące budowanie są zapisywane gdzieś tam w workspace'ie, następnie nowe pliki, gdy drugi raz budujemy projekt, zapisywane są nowe pliki, no i te pliki są sprawdzane, czy one się różnią. Jeśli te pliki się różnią, projekt zostanie przebudowany na nowo. Jeśli to takie same, uznajemy, że nic się nie zmieniło. Po timestampach, tak. Nie wiem, chyba tak. Jeżeli on porównuje timestampy, to z tego co wiem, to tak. No nie eksperymentowałem aż tak mocno. Tak, powinien tak zrobić. Okej. No, cóż na uwagę. Dobra, jakby ktoś miał jakieś pytania, jeszcze to będę z boku, a teraz zapraszam prowadzącego.